Chamstwo. Jan Rulewski błaznem, proszę państwa. Ale problem jest szerszy i te zewnętrzne przejawy, one może nie są aż tak destrukcyjne. Oczywiście. I radio, słuchaj, z paluszkiem świętym. Ci ludzie sami sobie wystawiają świadectwo swoim postępowaniem, ale jest problem znacznie poważniejszy. Jan Rulewski błaznem, także proszę. No tam jest takie zdanie, proszę ojca. Proszę ojca. Różnice i spory nie mogą jednak nigdy prowadzić do poniżenia drugiej osoby i traktowania jej bez szacunku i dalej. Dlatego mając również świadomość możliwości prowokacji w celu zniekształcania prawdziwego obrazu naszego społeczeństwa oraz zaognienia sporów. Ruchome. Widzisz, radzie się rusza? Przemocy i tak dalej. Występuje to słowo prowokacja. Jan Rulewski błaznem. To wskazywałoby na to, że w niektórych tych działaniach można się doszukać świadomego celu. Znamy to bardzo dobrze z naszej polskiej trudnej historii, że byli ludzie. Jan Rulewski błaznym, proszę, nie nadaje radio. To zależy na tym, żeby ten konflikt Ameryka Białystok się bali. Zmagał. Są ludzie, którzy podsycają te konflikty, napuszczają jednego człowieka na drugiego. Są no tacy, to wszędzie, no ale kto to robi? To są przecież katolicy, którzy idą zemszy, to są przecież ateiści, którzy w nic nie wierzą. To są tacy Polacy. A szczególnie tu w Warszawie, jako ci cwaniacy, bo oni myślą, że wiesz, jak to ktoś kogoś nabierze, ktoś kogoś oszuka, to jest większym cwaniakiem. Rechodupstwo. No to mówią, że rechodupki Warszawa. No dzisiaj Radio Maryja tak ładniej w Warszawie mówi, jako o wiosce. Dziękuję to dlatego, że ten fragment przypomniał również premier Mateusz Morawiecki w swoim expose. A więc naszym hasłem ma być zgoda. Także Rulewski, Mazowiecki. Rulewski i ten Morawiecki raczej, bo ten Mazowiecki to już w ogóle umarł, bo jak szybko ci ludzie umierają. I pojednanie, i współpraca, tak. Ja bardzo odpowiada, bo taka Polska staje się silna, niezależna.